Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na vloga i zaraz Wam pokażę, co się dzieje na dworze. Ostatnio była wiosna, a tutaj spadło tak dużo śniegu, że po prostu nas zasypało. Ja w tej chwili idę jeść śniadanko i odezwę się do Was już właśnie jak zjem i pokażę Wam pewną paczkę. Ok, śniadanie zrobione. Dziś jak widzicie mam na słodko naleśniki z czekoladą i z bananem, więc możecie mi życzyć smacznego i słodkiego. Wczoraj przyszła do mnie super paczka. Jest to produkt bezglutenowy. Zaraz pokażę Wam skład. Tutaj macie składniki na górze, jak się to przygotowuje, ten chlebek, więc na pewno będziemy piec. I dostałam również coś, czego chyba najbardziej nie mogłam się doczekać, a mianowicie takie kaszki. Robi się je w 3 minuty z wodą i powiem Wam, że to będzie super alternatywa, bo czasem nie mam czasu, No, prawda jest taka, że nie zawsze mam czas zjeść śniadanie, o tak powiem. I oczywiście zawsze je jem, cokolwiek. I jak wiecie, ja lubię owsianki, kaszki, jakieś musli, wszystkie takie tego typu rzeczy bardzo lubię i jestem ciekawa, jak to będzie smakowało. I tutaj mamy kaszkę z kasztanami jadalnymi i wanilią. Już Wam pokazuję skład, proszę bardzo. Kolejna to jest kaszka z sorgiem. I tutaj również macie skład, jeśli chcielibyście zobaczyć i jesteście ciekawi. I kaszka z sorgiem, kokosem i kardamonem. To pewnie będzie przepyszne. I tutaj również z tyłu już Wam pokazuję skład. I wybrałam sobie również coś do pielęgnacji. Jest to krem pod oczy. Jestem również jego bardzo ciekawa. Jak będzie mi się sprawdzał. To jest krem, z tego co widzę, z kolagenem. I jeśli jesteście ciekawi tych produktów, to podlinkuję Wam ich stronę na dole. Czyje to nóżki? Czyje to takie małe nóżki? Małe nóżki? Halo? Halo i małe rączki? Kto ma małe rączki i nóżki? Niunia moja, niunia, niunia! Okej, ja jestem już po śniadaniu, teraz idę się ubrać i powiem Wam, że niedługo zrobię sobie tą kaszkę z sorgiem i ją przetestuję, jestem bardzo jej ciekawa. Dodam owoce jak zawsze i mam nadzieję, że będzie pyszna. Bo nie oszukujmy się, 3 minuty w zrobieniu kaszki to jest bardzo mało. Wiktoria, powiedz dzień dobry. Dzień dobry. Przed chwilą robiłam zdjęcia na Instagram i zrobiłam sobie tą owsiankę. Owsiankę, nie owsiankę, kaszkę. I powiem Wam, że ona jest bardzo mało słodka. Ja bym sobie ją dosłodziła, ale zamiast dosładzać sobie jej, dodałam owoce. Jak to się nazywa? Winogrono, kiwi, banan i te chipsy kokosowe i powiem Wam, że naprawdę taka pożywna będzie ta owsianka. Wiecie, ja takie rzeczy naprawdę lubię, więc może jestem nieobiektywna, ale mi smakuje. Po godzinie 15 ja się dopiero do Was odzywam, ale Wiktoria spała i ja sobie leżałam razem z nią. Tutaj przyszedł do mnie prosiaczek. Tak, i leżałam razem z nią, odpoczywałam, bo tak jak nie wiem, czy Wam mówiłam, miałam ciężką noc, ponieważ Wiki wychodzi ząbek. A teraz idziemy zrobić sobie coś do jedzenia i będziemy się bawić. Ja wyspałaś się? Wyspałaś się, skarbie? Powiedz mamie. A tutaj mój ząbkowy człowieczek. Rosną ci ząbki, Wikula? Rosną ząbki, tak. Biedna. Moja biedna, malutka Wikusia. Lila. Lila. Ale jesteś towarzyska. Był przed chwilą mój brat i dostaliśmy zaproszenie na ślub. Oczywiście w środku Wam nie pokażę. Ale możecie tutaj zobaczyć, jakie śliczne zaproszenie mają. Był przed chwilą mój brat i dostaliśmy zaproszenie na ślub. Oczywiście w środku Wam nie będę pokazywała, ale wygląda ono tak i jest naprawdę bardzo ładne. A drugie zaproszenie dostaliśmy ostatnio od naszych cudownych przyjaciół, od Karoliny i Emila. I też zaproszenia po prostu są przepiękne. Tutaj chyba jest, skąd one są. Więc naprawdę piękne.
Daniel mnie chyba zabije, ale wpuszczam Wam teraz coś dla pośmiania się. Umie tańczyć, bo wiadomo, pierwszy taniec. Daniel kilka lat tańczył, a ja mam dwie lewe nogi. I pora już czegoś się pouczyć, więc powiem Wam, że w sumie źle nam to wyszło, bo bardziej się wygłupialiśmy, ale stwierdziłam, obiecałam mu, że tego nie dodam, ale dodam to, żebyście mieli się z czego pośmiać. Dobra, ze mnie pośmiać możecie się. A teraz stwierdziłam, że już kończę tego vloga, widzimy się już niebawem. Pa, pa!